Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym otrzymałem informację, iż prawdopodobnie w Nowym Sączu w Straży Granicznej, w budynkach należących do Straży Granicznej przy ulicy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich będą rozlokowani emigranci. Co prawda są to informacje jeszcze niepotwierdzone, oczywiście spróbujemy je potwierdzić jutro w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu. Natomiast jak podał wczoraj, czyli 24 września portal Sądeczanin, są dywagacje na temat tego, czy uchodźcy albo ilu uchodźców będzie skierowanych na Sądecczyznę. Proszę Państwa, nieoficjalnie dowiedziałem się o tym, iż w dniu wczorajszym do budynku, do kompleksu przy ulicy 1 Pułku Strzeńców Podhalańskich wjechały 4 autobusy i wyjechały puste. Tyle po prostu wiem. Dzisiaj sprawdziłem od razu wieczorem, jak otrzymałem tą informację, czy coś tam się dzieje w środku. Faktycznie w kilku oknach jest zaświecone światło o godzinie 20, prawie 3, więc jakieś ruchy są. Jest to bardzo prawdopodobne, iż będziemy mieć rozlokowanych tutaj u siebie emigrantów. Myślę, że tutaj nie o samych emigrantów chodzi, tak? Bo jeżeli ludzie potrzebują pomocy, to dobrą wolą organizacji pozarządowych jest to, aby tym ludziom w jakiś sposób pomóc. Problem jest inny. Rząd niemiecki, Angela Merkel, praktycznie wymusiła przez pewne sytuacje, przez to, iż Donald Tusk został uhonorowany stanowiskiem. Można to nazwać jak się chce. No, ja uważam, że to jest po prostu działanie na szkodę państwa polskiego i rząd niemiecki nas zmusza, czy zmusił za przyzwoleniem rządów Ewy Kopacz do przyjęcia 7 tysięcy uchodźców. Oficjalnie nie mogę nic powiedzieć, bo jeszcze nie mam potwierdzonych informacji, tak jak wspomniałem wcześniej. Natomiast słyszałem o 400 osobach, które ponoć już mają być lub są w budynkach należących niegdyś do Straży Granicznej w Nowym Sączu. Proszę Państwa, w czym tkwi cały problem? Cały problem tkwi w tym, że tego typu działanie to jest jak gdyby budowanie get, bo jeżeli są rodziny chrześcijańskie, które potrzebują pomocy, chcą się schować, schronić przed atakiem islamistów, owszem, trzeba im pomóc. To jest nasz, ludzi, moralny obowiązek. Natomiast proszę pamiętać o tym, że przede wszystkim zapowiedziane jest, iż muzułmanie wyślą nam miliony emigrantów do Europy, a z nimi terrorystów. Tych terrorystów już Węgrzy przechwycili wielu, natomiast jak wielu nie przechwycili, tego jeszcze po prostu nie wiemy. Drugą stroną medalu jest inny fakt, a mianowicie to, że większość tych tak zwanych emigrantów, oni nie jadą do Polski, tylko oni jadą do Niemiec, więc jeżeli tutaj się zatrzymają, to prawdopodobnie jakieś służby, czy to wojsko, czy to policja, będą musiały ich pilnować, żeby nie uciekli, bo jeżeli po prostu będą mieli wolną rękę, ja przypuszczam, że oni bardzo szybko wyjadą do Niemiec i po prostu ta cała zabawa w kotkę i myszkę nikomu się nie opłaci, a tylko będzie powodować niepotrzebny stres i inne zmartwienia. Chciałbym, aby społeczeństwo po prostu wiedziało o tym, że sporo rzeczy robi się za naszymi plecami i o wielu sprawach my nie mamy pojęcia, albo inaczej dowiadujemy się o fakcie dokonanym. To godzi troszeczkę jak gdyby w interes Polski. Ja myślę, że te działania po prostu szkodzą nam i to, że Unia na nas wymusza, to jest jawnym to jest oznaka tego, że jesteśmy państwem zależnym od Unii, więc nie jesteśmy państwem wolnym. Niestety po prostu Unia nie toleruje własnych ambicji krajów wyszehradzkich. Polska jako jedyny kraj z tej grupy wyłamała się i głosowała za przyjęciem. Oczywiste to było ze względu na to, że no, Ewa Kopacz będzie robić wszystko pod publikę, czy pod to, co rząd Angeli Merkel jej nakaże. No niestety, tak po prostu mamy w tym momencie w Polsce. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Dla mnie osobiście jest to temat dosyć drażliwy, bo już od jakiegoś czasu widzę, że po prostu te zachowania, działania polskiego rządu, one są naprawdę skrajnie głupie
i nie są robione dla dobra narodu. Ci ludzie nie działają dla nas, dla obywateli, oni działają po prostu dla Niemiec, dla unijnych komisarzy, którzy narzucają nam pewne kwoty i generalnie rzecz biorąc, my mamy sobie z tym jakoś radzić. Owszem, tam podają jakieś informacje, że na pomoc w zakwaterowaniu, czy wyżywieniu, czy zabezpieczeniu tych uchodźców Unia Europejska przeznaczy 1 miliard euro. Natomiast w jakich granicach to będzie rozdysponowane, co się z tym będzie działo, nie wiem. Natomiast po prostu bez sensu jest to, abyśmy my trzymali po prostu ludzi w klatkach i robili obozy koncentracyjne po prostu niemieckie na terenie Polski, bo to samo mieliśmy już podczas wojny. I to nazywało się wtedy okupacją. Dzisiaj ponoć się to nazywa solidarnością z Unią Europejską. Nie, proszę Państwa, w ten sposób być nie może. Dołączam taki krótki przegląd z tego, co dzisiaj zarejestrowałem. Oczywiście po ciemku, więc nie może to być jakiejś bardzo dobrej jakości. Spróbujemy jutro potwierdzić tę informację. Jeżeli po prostu będziemy wiedzieć coś na ten temat więcej, oczywiście będziemy informować. Dziękuję. Leszek Gieniec, Nowy Sącz. Przejeżdżamy właśnie ulicą 1 maja w budynku wspomnianej Straży Granicznej. W niektórych oknach świecą się światła, więc myślę, że może mieć coś na rzeczy, natomiast no, oficjalnie nikt o tym nie mówi. Czyżby to był jeden z polskich obozów koncentracyjnych zamówionych na zlecenie Niemiec? Zobaczymy, myślę, że w najbliższych dniach, jaka jest prawda. Na razie oficjalnie wszyscy milczą na ten temat. 24 września 2015 roku, godzina 22.40. Jesteśmy pod budynkiem dawnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Według informacji jeszcze niepotwierdzonej wiem, że może znajdować się już u nas w Nowym Sączu około 400 emigrantów. Ponoć wjechało kilka autobusów, mowa była o 4, a wyjechały puste ze Straży Granicznej. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze żadnych informacji ze strony miasta, natomiast fala uchodźców prawdopodobnie będzie. Z tego co wiem, mają być rozlokowani i w Nowym Sączu, i w Grybowie, jeżeli chodzi o nasz rejon. Jeżeli cokolwiek będę wiedział więcej, będziemy informować na bieżąco.